Strony internetowe śledzą nas z wielu powodów. Niektóre z nich wydadzą wam się sensowne, inne nie. Powiedzmy, że wykonujecie jakąś pracę na stronie Khan Academy. Byłoby dobrze, żeby ta praca nie przepadła, gdy później tam wrócicie. Dlatego moglibyście chcieć, by strona Khan Academy was rozpoznała. Są różne możliwości, jak na przykład założenie konta z nazwą użytkownika i hasłem. Gdy wprowadzicie te informacje, strona was rozpozna, wyciągnie wasze dane z bazy i będziecie mogli kontynuować pracę. To oczywiste. Równie oczywisty sposób, by nie dać się śledzić, to wylogowanie. Ale samo wylogowanie albo nawet nieposiadanie konta na stronie wcale nie oznacza, że strona nie może was śledzić. Są na to inne sposoby. Warto wiedzieć, na czym polegają oraz czy i jak da się je obejść. Inna metoda dotyczy cookies, czyli ciasteczek. Nawet jeśli nie macie konta na stronie, to większość przeglądarek pozwoli jej umieścić mały plik w waszym komputerze. Przeglądarka, z której korzystacie, umieści cookie i gdy znów skontaktuje się z tą stroną, strona was rozpozna. To osoba, która dostała cookie. Z tym cookie mogą być skojarzone jakieś dane. I dobrze. Możemy coś kontynuować albo dostosowywać kryteria wyszukiwania. Ale może was przerazić, że jakaś strona śledzi was bez pozwolenia. Wtedy lepiej jest usunąć cookies. Przeglądarka to umożliwia. Jak mówiłem, cookies się przydają. Dzięki nim można pozostać zalogowanym na jakiejś stronie. Bo strona mówi, o, jest cookie, ta osoba często się loguje. Możecie chcieć personalizacji reklam lub innych elementów bez konieczności logowania. Wtedy cookies się przydają. Ale zawsze można je usunąć. Strona może was namierzać także po adresie IP. Gdy przeglądarka, która działa w waszym komputerze lub telefonie, chce zajrzeć na stronę www, to wysyła zapytanie, a potem strona odsyła dane. W tym celu potrzebuje adresu waszego telefonu lub komputera, czyli adresu IP. Oczywiście, jeśli strona zna wasz adres IP, to gdy będziecie wracać z tego urządzenia i adresu, strona powie, to samo urządzenie, więc może osoba też. W ten sposób strona może was śledzić. Albo dla waszej wygody, na przykład by coś spersonalizować, albo w celu, który może was niepokoić. Co ciekawe, to przydatne lub nie, zależy jak spojrzeć, śledzenie może się nie ograniczać do waszej relacji z jedną stroną. Na przykład jakiś reklamodawca może wysyłać cookies na różne strony www i śledzić was, gdy je odwiedzacie. A to przynajmniej dla mnie, nie podoba mi się, że ludzie mogą zobaczyć, jak się poruszam po internecie. Pamiętam, że niedawno szukałem roweru górskiego, tylko w jednym e-sklepie. I nagle jakby cały internet wiedział, że chcę kupić rower. Nie kupiłem. Niektórym to pasuje. Sieć wie, że chcę górala, niech mi podsuwa reklamy takich rowerów. Ale ktoś powie, no nie, tylko się rozglądałem. Dziwne, że internet tworzy mój profil, łącząc mnie z rynkiem rowerów górskich. Powtarzam więc, usuwając cookies, możecie w dużym stopniu zapobiec takim sytuacjom. Adres IP trudno jest ukryć. Są dynamiczne adresy IP, które się zmieniają. Najlepiej jest chronić swój IP, używając wirtualnej, prywatnej sieci. To trochę bardziej skomplikowane. Może się zdenerwujecie, że jesteście śledzeni podczas wyszukiwania. Zauważycie, sugestie, które podsuwa strona, wydają się skrojone pode mnie. Często właśnie tak jest. Wyszukiwarka prawdopodobnie umieściła cookies albo namierza po adresie IP rzeczy, których szukaliście i w które klikaliście. I podsuwa wam wyniki wyszukiwania albo proponuje autouzupełnianie. Może też śledzić historię wyszukiwania. Historia ułatwia wchodzenie na strony, na których już byliście, ale możecie sobie nie życzyć, żeby strona czy jakaś osoba używająca waszego komputera widziała, czego szukaliście. Większość wyszukiwarek pozwoli to skasować.
Nie wyczerpałem tematu. Pokazałem wam tylko czubek góry lodowej. Myślcie o tym, czy jesteście śledzeni i czy tego chcecie. Warto się wylogować ze stron, zwłaszcza w komputerach publicznych. Wtedy inni nie skorzystają z waszego konta. Rozważajcie, czy warto założyć konto na stronie, czy to potrzebne, jakie będą korzyści. Przemyślcie też akceptowanie cookies. Ja radzę regularnie je usuwać. Trzeba będzie się ponownie logować, ale za to nie będą was śledzić jakieś podejrzane strony. I nawet jeśli to wszystko robicie, zawsze bądźcie ostrożni i świadomi.